To jak to działa? Uczennice gimnazjum przygotowują referat na kółko biologiczne. Szukając wiadomości o bakteriach, zupełnie zwariowały na punkcie czystości. Okleiły już pół szkoły plakatami informującymi o zagrożeniu. Wygląda to tak, jakby w szkole naprawdę istniało zagrożenie epidemią. No wiem, ale uwierz mi, na sali gimnastycznej jest najbrudniej. Okej, okay, mam pomysł, podzielimy się. Rozwiesisz w rewirze Dudziaka. Okej. Okay. Kasia rozwiesi na korytarzach, a ja w klasach. Okej, okay, poczekajcie. O fuj, to jest 4000! O Jezu! Musisz tu być! Zdarwię czuć, jakby coś po mnie chodziło. Ja też, trzeba to szybko zdezynfekować. Czego możemy użyć? To jest najlepsze. No to dobrze, może podzielmy to na 3 butelki, żeby każda miała. To będzie dobry pomysł. Okej, okay, ale nie przykajcie za dużo, bo to jest naprawdę może być mocne. Okej. Okay. Ej, mogę pożyczyć aparat na jedną przerwę, bo chcę zebrać jeszcze parę próbek. Tak, błagam cię, uważaj, matka mnie zabije, jak to się zniszczy. Chyba dzięki. Ten aparat jest niesamowity. Koniecznie muszę go pokazać Grześkowi. Jak zrozumie, że wszędzie są bakterie, to zacznie się regularnie kąpać. On musi zmienić swoje życie. Edyta ma nadzieję, że jej chłopak zrozumie wreszcie, jak ważne w życiu jest dbanie o higienę. Chce mu udowodnić, że największym zagrożeniem i siedliskiem bakterii są jego stare buty, których nie pozwala wyrzucić. Zrobiliśmy z dziewczynami badania i tu jest wszędzie mnóstwo bakterii. Już kochanie, chyba tyle przesadzasz. No i co tutaj wyczytałaś? Patrz, widać, ten jest drugi próg, to znaczy, że na tej podłodze jest mnóstwo bakterii. Kochanie, nie przesadzaj, dla mnie ta podłoga jest czysta. Czekaj, ale te bakterie są wszędzie, na naszych rękach, ubraniach. Może zróbmy test na twoich butach? No chyba ci już trochę ty pogięło. Daj mi spokój, nie będę robił żadnych testów. Przestań, co ci szkodzi? Dobra, okej, zrobimy ten test, ale kończymy temat bakterii. Okej. Przecież mi obiecałaś. Dobra. Ty bawi cię coś? O Boże! Patrz, wyskoczył trzeci próg! Znaczy, że na twoich butach są miliony bakterii! Weź co, weź! Ten twój aparat jest do dupy, ty już całkiem sfiksowałaś. Jak chcesz, to sobie znajdź innego chłopaka, może będzie miał mniej bakterii. Grzesiek, nie denerwuj się, może z tym aparatem naprawdę jest coś nie tak. Weź, nie chcę się z tą gadać. Co, stary, pokończyłeś się z dziewczyną? No chłopie, ona jest jakaś porąbana! Od 2 dni gada mi tylko jakieś bakteria. To moja każe mi nitkować zęby po każdym jedzeniu. Czasami mam ochotę ją normalnie udusić. Laski, to ogólnie są jakieś czyścioszki, ja wąchałem pachę swojej nic. Nie śmierdział, normalnie szok. U cholerę wąchałeś i pachę, ty? Właśnie nie wiem, nie pamiętam. Ja pierdzielę to. Dobry. Tymczasem nauczyciele są zaskoczeni rozmachem kampanii przeciw bakteriom. Zaczynają się obawiać niepotrzebnej paniki wśród uczniów. Te plakaty wyglądają przerażająco. Pełno jest tego pod pokojem nauczycielskim. Ta szatnia wygląda jak wernisaż jakiś bakteriologiczny. Uwaga, śmiercionośne bakterie. Bakterie E. coli żyją w łazienkach, powodują zatrucie pokarmowe. Basiu! No wiem, widziałam po drodze. Przecież za chwilę będziemy mieć sanepid na głowie. To wygląda tak, jakby panowała u nas epidemia. Gruszka, chyba zabiorę cię drukarkę. No serio, przecież cała szkoła tonie w tych plakatach. No dobrze, może dziewczynki rzeczywiście przesadziły z ilością, no ale sami przyznacie, że idea jest dobra. No ale jak to świadczy o naszej szkole? To wygląda tak, jakby było naprawdę jakieś realne zagrożenie. Dobrze, porozmawiam z dziewczynkami, to trochę moja wina, bo ja je do tego namówiłam. Basiu, nie chcemy zbiorowej histerii. Dobrze, załatwię to. Powiedz im, że nie ma żadnego zagrożenia. Barbara Gruszka, choć jest dumna z uczennic, że tak mocno zaangażowały się w referat, musi im uświadomić, że przesadziły. Dziewczynki! Dziewczynki! Dzień dobry! Dzień dobry! Przykro mi, ale musicie pozdejmować wszystkie plakaty. Co? Dlaczego? Ale dlaczego? Ja wiem, że miałyście dobre intencje, ale no same przyznacie, że te zdjęcia i hasła mogą wywołać niepotrzebną panikę w szkole. Ale pani nie rozumie, w szkole jest strasznie brudno, zrobiłyśmy testy, a poza tym mamy aparat, niech pani zobaczy. No właśnie, no. Skąd wy macie luminometr? Dziewczynki, czy wiecie, że to urządzenie służy do dokonywania pomiarów w szczególnych warunkach? I pomiar czystości w zwykłych pomieszczeniach mija się z celem, dlatego że wyniki są fałszywe. Ale my nie wiedziałyśmy, że to tak działa. Dobrze, wyjaśnię to wam na najbliższej lekcji, a teraz bardzo proszę, pozdejmujcie te plakaty, dobrze? Dobrze. Super, chcą udzielić naszą akcję. No ja nie wiem, skąd Gruszka może się na tym znać?
No przecież Gruszka jest biologiem, musi o tym wszystko wiedzieć. No ale co, teraz pozwolimy, żeby te bakterie się rozprzestrzeniły po całej szkole? No kurde, nie słyszałeś, że Gruszka powiedziała, że nasze wyniki są po prostu złe? Ja sądzę, że ona kłamie. Pewnie dyrektor kazał jej tak powiedzieć, żeby nie rozsiewać paniki w szkole. A poza tym, gdyby szkoła była czysta, to by nie robili problemu. Dziewczyny, nie wiem, jak chcecie, ja idę zrywać plakaty. Nie chcę mieć później problemu. Chodź, pokażę ci, co zrobimy. Super, że Justyna nie zrezygnowała. Na nią zawsze można było liczyć. A Kaśka po prostu stchórzyła. Wystarczyło, że Gruszka przyszła zwrócić nam uwagę, a ona od razu się poddaje. Pewnie nie chce dostać uwagi z zachowania. Ja nie zamierzam się poddać. Ale nam super mieszanka wyszła. No, nie chcę się pieni. Tylko czemu tak śmierdzi chlorem? Dobrze, że śmierdzi, to znaczy, że będzie działać. Dobra, mam pomysł. Chodźmy już do biologicznej. O, super, weź papier. Choć nauczyciele zabronili dalszej akcji, Edyta i Justyna kontynuują walkę z bakteriami. Zrobiły własną miksturę i po kryjomu dezynfekują szkołę. Uczennice nie zdają sobie sprawy, że mieszanka, którą sporządziły, jest toksyczna i może poważnie uczulić. Czekaj, podnieś tą książkę. Dziewczyny, co wy robicie? No sprzątamy, nie widać. Ale wali. No wiem. Patrz, nawet widać ślady, gdzie popryskałyśmy. Tylko strasznie piecze w oczy. Wiem, czuję. Ręce mnie spędzą. O, nie zgadniesz, co zrobiłam na poprzedniej przerwie. Co takiego? Wkradłam się do szatni chłopaków i opryskałam wszystkie ich rzeczy. A głównie te obleśne buty Grześka. To w końcu przestanie być zagrożeniem. No! Oj, śmierdzi. Justynka, co ty tutaj robisz? Przeniosłaś się do drugiej idy? Co tutaj tak śmierdzi? Ktoś coś wylał? Dobrze, spokojnie usiądźcie. Za chwilę przywietrzymy klasę. Justynka, wracaj do siebie, dobrze? Oczywiście. Usiądźcie, proszę. Z panią? Tak? Z panią, coś mi się stało w ręce. Pokaż. Rzeczywiście to nie wygląda najlepiej. Kochani, wyjdźcie proszę z klasy, dobrze? Wyjdźcie, musimy tu przewietrzyć. Dziewczyny, co byście narobiły? Szybciutko. Cholera, ja też mam czerwone ręce. To pewnie od tej mieszanki, co razem zrobiłyśmy. Martwię się, bo spryskałam tym strasznie dużo miejsc, a szczególnie rzeczy Grześka. A co jak jemu też coś się stanie? Spanikowana Edyta szuka w szatni ubrań Grześka, które wcześniej spryskała toksyczną mieszanką. Ma nadzieję, że ich jeszcze nie ubrał. Edyta, co ty tu robisz? To znaczy, bo ja... Mam nadzieję, że ściągasz te durne plakaty. To znaczy, no bo ja szukam rzeczy Grześka. Rzeczy Grześka? Po co? Bo on miał mój pierścionek i bałam się, że go zgubi. Edyta, Grzesiek i cała reszta chłopaków są u higienistki, bo dostali jakieś wysypki. O Boże. O Boże, wiesz coś o tym? Ja się tylko przejęłam. Edyta! Poczekaj. Co on ma? Tylko Edyta! Będę potrzebowała twojej pomocy. Wszyscy mają te same objawy, nie wiem, co się dzieje. No wiem i chyba wiem, kto wie coś więcej na ten temat. Słucham, Edyta. Edyta? To znaczy, no bo ja chciałam dobrze. Ale co chciałaś dobrze? Dziecko, mów jaśniej, dobrze? No bo z dziewczynami zrobiliśmy mieszankę do dezynfekcji, no i oblałyśmy rzeczy Grześka, żeby pozbyć się bakterii. Co? Znaczy, to ty? Czy ty wiesz, jakie to może być niebezpieczne? Coś cię tam wlało? Jakie są składniki? Znaczy, no nie wiem, no trochę tego było. Dziecko, no. Dziewczyno, popatrz, coś cię narobiły. Popatrz. Pokaż. Wiesz, jakie będą tego konsekwencje? Nawet popatrz na siebie. Porozmawiamy o tym później. Jak ci mogę pomóc? Słuchaj, powiadomiłam już lekarzy, ale proszę cię, idź do dyrekcji, dobrze? Dobra, okej, co się dzieje? Tutaj. Wróćcie tutaj zaraz. Zobacz, jak mnie urządziłaś. No ale ja przepraszam. Nie chciałam. Ale co przepraszam, nie chciałam? Dla ciebie jestem obrzydliwy, czy co? Boisz się mojego potu? Po co w ogóle ze mną jesteś? No bo ja cię kocham, tylko ja się bałam tych bakterii. Przepraszam. Co przepraszam? Znowu przepraszam? Że mam tylko po dziurki w nosie twojego przepraszania. Za chwilę znowu coś wymyślisz. I co? I znowu mnie przeprosisz. Ale ja naprawdę chciałam dobrze. Czy ja wyglądam, jakby mi było dobrze? Ale ja obiecuję, że tego nigdy nie zrobię. No przepraszam cię. Teraz? Teraz to zrób, co chcesz. Ja nie chcę być dziewczyną, która się mnie brzydzi. Sorry. O Boże, co ja narobiłam? Nie dość, że przeze mnie mnóstwo osób ma teraz problemy, to mały włos nie otrułam mojego chłopaka. Już nigdy czegoś takiego nie zrobię. To było naprawdę głupie.
Zależało mi na Edycie, ale widocznie ona potrzebuje innego chłopaka. Może powinna sobie znaleźć jakiegoś czyścioszka, który nie uprawia sportu i się nie poci. Jak się nie podobam taki, jaki jestem, to trudno. Zostań tu chwilę. Arleta i Dagmara postanowiły, że nie pozwolą się rozdzielić. Ubrały się tak samo, żeby pokazać matce Dagmary, że ich podobieństwo nie jest przypadkowe. Myślą, że matka Dagmary oddała jedną ze swoich córek do adopcji. Skąd wiesz, która z nas to Dagmara? Po czym to poznasz? Proszę cię, przestań! Co przestań? To ty w końcu przestań kłamać! Wiemy, że pani chce nas rozdzielić i się na to nie zgadzamy. Przestań mówić do niej na pani. To twoja matka. Moja matka czeka teraz na mnie w domu. Dziewczynki, przestańcie, wy nic nie rozumiecie. Jak to nic nie rozumiemy? Jak mogłaś oddać Arlety do adopcji? Co ty mówisz? Co mówię? Lepiej mi nie sprzedawaj tu jakiejś skliwej historyjki. Dagmara! Myślę, że powinna pani szczerze porozmawiać z córką. Teraz tutaj? Tak byłoby najlepiej. Okej, spróbuję. Dagmara, możemy o tym porozmawiać w domu, nie tu, przy wszystkich? Nie. Albo mówisz teraz, albo wcale. To usiądź, skarbie, bo to będzie trudna rozmowa. To nie będzie łatwe dla ciebie, naprawdę. Jesteś adoptowana. Miałaś 2 miesiące, adoptowaliśmy cię. Byłaś takim małym, słodkim maluszkiem. Byłaś naszą kochaną córeczką. Pokochaliśmy cię jak własną córkę. Jestem adoptowana. Tak, skarbie, jesteś adoptowana. Czemu mi tego wcześniej nie powiedziałaś? To było trudne. Naprawdę odkładałam cały czas tę rozmowę. Bałam się po prostu twojej reakcji. Nie mam słów. To nie jest pani moją matką? Nie, nie jestem. Ale jesteśmy siostrami, prawda? Tak, jesteście siostrami. Dagmara, proszę cię, nie płacz, zobaczysz. Wszystko będzie dobrze. Najważniejsze, że się odnalazłyśmy. Biedna Dagmara, muszę jej teraz jakoś pomóc. Żadna z nas nie spodziewała się czegoś takiego. To musi być dla niej szok. Chyba lepiej mieć tak jak ja i od początku wiedzieć, że jest się adoptowanym. Zobaczmy, może tam będzie. Dagmara próbuje oswoić się z myślą, że jest adoptowana, ale wybaczyła mamie, że to ukrywała. Dziewczyny cieszą się, że się odnalazły i często robią sobie żarty, wykorzystując swoje podobieństwo. Najlepszym celem jest chłopak Arlety. Cześć, Paweł! Jezu, dziewczyny, zamorduję was. Nie róbcie mi takich numerów, błagam. Jak ja mam was rozpoznać? Która z was to Arleta? Ja. Jezu, ale wy mnie lubicie drażnić. No mówcie szybko, która? Zgadł. Tylko bez dotykania. Ty. Nie. Żartowałam. Boże, co ja z wami mam? O. Na razie. Idzie mi przerobane. No. Dziękuję bardzo i do widzenia. Edyta Chojnowska i jej koleżanki bardzo żałują przeprowadzonej nielegalnie dezynfekcji szkoły. Dziewczyny mają świadomość, że przez nie wielu uczniów dostało swędzącej wysypki. Wiedzą, że muszą ponieść karę. Dziewczynki, przykro mi, ale wasi rodzice będą musieli pokryć koszty związane z wynajęciem firmy porządkowej. Musimy usunąć resztki waszej toksycznej mieszanki. No a co do was, to poczekajcie na decyzję Rady Pedagogicznej, dobrze? My już nigdy czegoś takiego nie zrobimy, obiecujemy. No mam nadzieję. Dziewczynki, to było bardzo nieodpowiedzialne. Na szczęście nic nikomu poważnego się nie stało, ale... A będziemy pisać jeszcze ten referat, czy...? Tak, ale zmienimy temat, dobrze? Może zamiast pisać o zagrożeniach, to przygotujcie referat na temat flory bakteryjnej człowieka i jej pozytywnym oddziaływaniu na układ immunologiczny. Dobrze, dziękujemy. Przy okazji dowiecie się, że nie wszystkie bakterie są groźne. Idźcie już na lekcję. Dobrze. Do widzenia. Magda chce być sławna i wyglądać jak lalka Barbie. Ideał kobiety, proszę pani. Razem z koleżankami pragnie wygrać konkurs i wyjechać do Nowego Jorku. O Boże, i bilety na koncert Justina Biebera! Dziewczyna jest gotowa oszpecić się na stałe, by wyglądać jak żywa lalka. Skoro tak, to sobie same zrobimy ten makijaż. Rany boskie, Magda, jak ty wyglądasz? O, pomóż mi, jest coraz gorzej, zrób coś. Nie widzieliśmy się od twojej operacji. To prawie jak wieczność. Zmęczyłeś się? Konrad wraca do szkoły po operacji usunięcia jądra. Wstydzi się przed dziewczyną i kolegami. Chce udowodnić, że wciąż jest męski. Muszę iść, idioto!
W nocy w szkole dochodzi do wypadku. Kuba! Kuba! Chyba zemdlał.